Witam Cię ponownie. W naszym drugim filmiku zrobimy sobie gansy CO2 i ZNO. W tym momencie używamy dokładnie tego samego pojemnika. Jak już wcześniej wspomniałem, są to moje ulubione pojemniczki. Natomiast możemy użyć sobie nawet czegoś po jogurcie, jakkolwiek, czy butelkę, czy szklankę, tak jak wcześniej mówiłem. To, co potrzebujemy do tego gansu, to jest nic innego jak kawałek cynku. Ja tutaj akurat mam taką blaszkę. Dwa druciki, które znowu połączymy, dzięki którym połączymy ze sobą materię i nanomiedź. No i oczywiście coś, na czym to zawiesimy, plus oczywiście woda słona, która będzie to wszystko zalewała. A więc bardzo prosto, aby to zrobić. Przełóżmy sobie najpierw nasz cynk. Włóżmy go sobie w pojemniczek. Jak zwykle dwie dziurki po przeciwnych stronach, żeby nam się to później nie chybotało albo nie przewracało podczas zalewania. Do tego w tej blaszce cynkowej zrobiłem takie małe uszko, abym mógł włożyć w niego drut, aby był przepływ plazmy. Zaciskam go. I jedna strona już jest wykonana. Biorę nanomiedź. Zawijam na tą nanomiedź kolejny kawałek drutu. Wieszam. Skręcam razem. Oczywiście pamiętam, żeby moje elementy nie dotykały dna, żeby gansy mogły się spokojnie robić. Zalewam to ponownie słoną wodą, roztworem 10%. Uzbrajam się w cierpliwość i voilà. Sprawa zrobiona. Ten gans jest bardzo ciekawy, ponieważ główna jego struktura znajduje się w naszym układzie nerwowym i w naszym mózgu. Ale o tym będziemy rozmawiać później, jak już trochę więcej zobaczymy, trochę więcej zrobimy i trochę więcej zrozumiemy. Dzięki i zapraszam do kolejnego filmiku. Pozdrawiam Cię.